Fuck! Gdzie my jesteś? To jest jakieś laboratorium! Co to kurde jest? Wow! Cześć, siemanko, z tej strony NZ. Witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj pogramy sobie wyjątkowo w Minecrafta. I już teraz muszę zostawić łapkę w górę, słuchaj, jak uda nam się dobić 38 łapek, to jutro się widzimy w kolejnym odcinku, dobra? Zrobimy tak? Umowa? Umowa? To przybij mi... Dobra, przybij mi piątkę i będzie git i to mamy umowę zawziętą taką. Przybijmy to ślino, dobra, słuchajcie. Zagrałem dzisiaj sobie na mapie, którą znalazłem na minecraftmapy.pl. I generalnie mapa jest po polsku. Została... generalnie nie wiem o niej zbyt dużo, tak? Ale wiem, że została stworzona przez Slendera12 i Avkopo.pl, przez dwóch autorów, więc mam wrażenie, że mapa będzie długa i naprawdę bardzo fajnie dopracowana. Musimy czytać wszystkie teksty i tak dalej. Dobra, słuchajcie, nie chcę wam naprawdę zdradzać, co tutaj będzie, jaka będzie historia. Tym bardziej, że sam jej do końca nie znam. Znam tylko taki jakby wiecie, taki wstęp, informacje takie wstępne, o co tutaj chodzi. W każdym razie zaczynamy, nie przedłużając. Wczytuję. Nie, no naprawdę, mapa bardzo fajnie zrobiona moim zdaniem. Już widzę, że jest spoko. Okej, okay. Wybory gracza. Wybieraj mądrze, czyli my tutaj wybieramy jakieś decyzje, tak? I zależnie od tego, co wybierzemy, będzie historia się inaczej toczyła. O kurde, ty, to będzie kozacka mapa, nie? Już mi się podoba, słuchaj, już mi się podoba. Dawid, ua! Ale ten sen był ciekawy. Aha, bo ziewał. Stack diaksów. Hech, okej, okay, dobra, nie czas na marzenia. Wow. Wow, aha, dobra, spoko. Jednak, czas zacząć pracę. Jednak zanim to zrobię, zjem śniadanie. Zadanie pierwsze, wejdź do kuchni i przygotuj sobie śniadanie. No dobra, słuchajcie, mamy skrzyneczki, pokój, wszystko. Wszystko bardzo fajnie, czyli jesteśmy w domu i musimy iść do roboty, czyli taki standardowy poradek, aczkolwiek moglibyśmy też pójść do pracy. Czyli jak zrobić sobie śniadanie? Za dużo nie ma w lodówce, ale można coś zjeść. Kliknij na rzecz, którą chcesz wybrać. Zjedz płatki z mlekiem, zjedz kanapkę z szynką. Co wy byście wybrali, słuchajcie, możecie pisać w komentarzu razem ze mną, co byście wybrali. Ja szczerze na śniadanie bym wolał zjeść płatki z mlekiem, nie? Bo... Ej, co jest? Halo? A czekajcie, zróbmy sobie tak może. Czy może teraz już będzie działało. Więc ja zjadł płatki z mlekiem, okej, okay, zrobię sobie płatki z mlekiem. No i zadanie zrobione, słuchajcie, no i pięknie, faktycznie mamy wpływ tutaj na wszystko. Mamy jedzenie, może poglądam telewizję. No dobra, słuchaj, no dobra, to możemy pójść poglądać telewizję. Przejdźmy sobie tutaj. Włączmy telewizor. Wow. Wow. Dzień dobry, z tej strony Małcin Bołkanowski. Małcin, w ogóle nie wymawiam. Nasi naukowcy odkryli bardzo ciekawą rzecz na temat zombie. Odkryli miksturę, która wywołuje dziwne skutki u ludzi. Czyli mamy wydarzenia, tak? Jednakże próbują też odnaleźć odwracalną miksturę. No dobra, spoko. Taka mikstura w niepowodnych rękach może wiele zaszkodzić ludzkości. Arni, co tam się dzieje? A teraz czas na przygodę. No dobra. To nie Aaron, słuchajcie, to Amelia, która w chodziku się zablokowała gdzieś i krzyczy. Nie płacz, tylko krzyczy, bo jest taka zła. Dobra, przeczytajmy. Same dalej. Ach, te wiadomości, czasami to naprawdę mówią głupoty. Wzdycha. Dobra, najedzony. Mogę już iść do pracy. Zadanie trzecie, wyjść na dwór. Ale kurde, wy stworzyli zadanie, które tworzę zombiaki. I co teraz, słuchajcie? Wow, tego mi trzeba było. Świeże powietrze. Ej, świeże powinno być inaczej napisane. Będę musiał sprzątnąć tę kupę liści. Gdzie to jest kupa liści? A może zrobię to teraz? Stary, idziesz do pracy. Czemu przed pracą masz te... Gdzie? Nie ma w ogóle opcji. By się posprzątali, czy by się nie posprzątali? Słuchajcie, znaczy... W zasadzie jestem ciekawy, jak to wygląda, nie? Sprzątanie liści, ale... Ja bym chyba nie sprzątał, moim zdaniem. Klikniemy sprzątaj, ale generalnie sam z siebie bym nie sprzątał, nie? Sam z siebie miałbym wywalone. Okej, mogę już iść do kopalni. Pracuję w kopalni. Okej, zdanie czwarte. Idź do kopalni podążając za dróżką. Aha. A co jest z dróżką? Że tak zapytam? Czyżby to? To jest dróżka, tak? No okej, okay, wychodzi na to, że chyba faktycznie. Okej, okay, tutaj mostek, to widzę, że inni ludzie też tutaj gdzieś mieszkają. Achievement sobie jeszcze zdobędę, bo jak już jestem tutaj, to czemu nie? Okej. Okay. Lecimy tędy. No mam nadzieję, że dobrze idę. Byłoby słabo, jakby poszedł w złą stronę, moim zdaniem, nie? Okej, okay, czyli faktycznie mamy tutaj kopalnię. Okej, okay, tu już jest kopalnia. No to w porządku, jednak muszę znaleźć
Mój kilof. Ej, jaka mała śmieszna skrzynka z głowy. Nad kopalnią jest magazyn, tam powinien leżeć. Nad kopalnią. Okej, czyli muszę pójść tutaj do góry gdzieś. No faktycznie, ej, do roboty bez kilofa? To tak do dupy, nie powiem. Kto to wymyślił? Okej, spoko, ej, mapa naprawdę mi się podoba, słuchajcie. Lubię mapy, w której jest taka fajna fabuła. Albo gdy jest nawet fabuła, ale po prostu jest nawet śmieszna mapa, nie? To jest najlepsze w tym. W tym wszystkim. A nie takie, wiecie, escape próby i tak dalej. Takie mapy jak ta są naprawdę kozackie. Jeżeli tworzycie mapy, polecam. Twórzcie w ten sposób, będę nagrywał wszystkie, nie? Okej, kurdeczka, zmieniam klucza z domu. Będą się wrócić do domu po klucz. Wzdycha znowu. Okej, wróć do domu, poszukaj klucza. No dobra. Zobaczymy. Aczkolwiek wcześniejsze informacje o zombie trochę mnie tutaj niepokoi, słuchajcie. I mam pewne wrażenie, że w domu być może już kogoś spotkam, nie? I to wcale nie będzie nikt z mojej rodziny. Tak jakieś odnoszę wrażenie. No dobra. W razie jesteśmy w domu. Ej, blisko ma do roboty. Klucz powinien być na strychu. W porządku, czyli musimy wejść na pięterko. Gdzieś tutaj muszą być jest drabinka, faktycznie. Dobra. Wow, ale tu zakurzone wszystko. Wielka skrzynia. Tutaj. A jest dźwignia, okej. Okej, tu był klucz. No i git, mamy klucz. To możemy iść w takim razie do magazynu, słuchajcie. Możemy iść. Ciekawy jestem zwrotów akcji tutaj, nie? W pewnych momentach, naprawdę. Okej. To lecimy w takim razie do magazynu po kilof i do pracy, nie? Dobra. Nie, coś tutaj się wydarzy, coś tutaj się Jezu, no nienormalni, ty. Kawałek mostu spadł mi na głowę prawie. The fuck, etam, pewnie te mosty stare, dlatego część odpadła. No, nie wydaje mi się stare, tutaj są strasznie dziwne rzeczy. Etam, no tak. Ale są strasznie dziwne rzeczy moim zdaniem już. Te zombiaki, tutaj jakieś spadające mosty i tak dalej. Coś mi tutaj śmierdzi, to strasznie, to wcale nie ja. Nie, a psa nie mam, więc. Okej. Okay. O, w ten sposób, tutaj nie musiałem klikać. Świetnie, ej, naprawdę bardzo fajnie zrobiona przy pomocy komend. Mapka, okej. Okay. Poszukajmy. Poszukajmy jego kilofa. Jest mój kilof. Okej, okay, mam go. No i proszę, mam już kilof. Mogę iść już do kopalni. No dobra. To wbijamy, słuchajcie. To wbijamy tutaj na dół. I zobaczymy, co będzie się działo. Zobaczymy, co się stanie. Po schodach sobie pójdziemy, żeby nie było. Wszystko legit zrobimy tutaj. Okej, okay, żelazo, węgiel i tak dalej. Nie będą mi potrzebne jak na dziś. Okej. Okay. Jedyne, co chcę znaleźć, to diamenty. W porządku, słuchaj. To można pójść poszukać diamentów. Tylko gdzie mogą być te diamenty, nie? Są diamenty, okej. Orzesz w mordę, bingo. Dobra, mamy dioksy. O, nawet ja nie muszę kochać, słuchajcie. Ej, jakie to jest kozackie. Fajnie naprawdę zrobione, słuchajcie, naprawdę bardzo fajnie. Tego jest więcej, faktycznie. Wow. The fuck. Gdzie my jesteś? To jest jakieś laboratorium. Wygląda jak jakieś laboratorium. No, wielkie umysły myślą podobnie. Ale czemu? Kto to zbudował to pod jaskinią i do jakich celów? The fuck. Laboratorium pod ziemią. Okej, okay, może trochę się rozejrzę. Test hashtag 24. Obciążenie binarne. Okej. Okay. Zbadać całe laboratorium. The fuck. Test 6. Motoczłowiek. No, chyba nie wyszło. Coś tutaj nie wyszło. Ten eksperyment nie wyszedł tak jak miał. Nie klikać. Znaczy, to nawet nie mam chyba jak kliknąć tego przycisku, no ale. To potem ogarniemy. Nie mogę nic tutaj niszczyć. Słuchajcie, nic się nie da. O, oh, fuck. Są skrzynie, magmowe kremy i tak dalej, dużo naprawdę rzeczy. Ej, tam jest jakiś guzik, co się stanie, gdy go kliknę? No dobra, z tym, że nie mogę go... Mogę go kliknąć. Coś zrobiłem. Trzęsienie ziemi? O, fuck, coś... Co to się dzieje? Ocie, panie! Co to jest? Wow, w środku coś jest, słuchajcie. Coś się w środku dzieje. Co ja włączyłem w tym momencie? Co to kurde jest? Wow! O fuck, uciekać! Uciekaj do domu! Szybko muszę uciekać do domu, słuchajcie, zombiak wyszedł. Zombiak żyje. O fuck! Myślałem, że to będzie prostsze, ale to wszystko moja wina! The fuck! Myślałem, że to w nowościach jakiś debil, wiecie, stworzył coś na zombiaki, jak mówiłem zresztą wcześniej. Okazuje się, że to ja zrobiłem. Ja pierdziele! Choroba ludzkości. Świat zostanie zniszczony. Ej, to jest na czas! Mam 44 sekundy tylko, żeby uciec. Jakie to jest kozackie, wow!
Jaka mapa? Nie wejdę do domu, złapie mnie, muszę jakoś wyjść na dach. No nie. Jak wejść do dach? Halo? No nie, mogłem nie sprzątać tej kubki liści. Oooo! Muszę wejść na wózek koło domu i szybko wskoczyć. Okej, to jest jakiś wózek jakby. Dobra. Okej, jestem, słuchaj. Teraz szybko do domu jakoś się dostać. O the fuck, jak ja mam tu wejść? Fuck! Nie mogę zniszczyć szyby. I co teraz? Przecież się mogę szyby zniszczyć, to jak ja tam wejdę? No nie. No nie. No nie ma w ogóle opcji, żebym się dostał. O fuck, a jakby szyby jakoś wybił? Okej, udało się. Ej, co się dzieje? Nie mogę się ruszyć. A faktycznie, jestem zablokowany. Uoo! Jaki mrok w ogóle. Zombie, witaj. Czego ode mnie chcesz? Obudziłeś mnie ze snu. Wow, fuck. Przepraszam, nie chciałem, nie wiedziałem co ten guzik robi. No trzeba to było tak nie robić, Dawidku. Słuchaj, dam ci jedną szansę, nie zabiję cię. Nie ufam mu, nie ufam zombiakowi jak nic, słuchajcie, nie ufam. Uf, jej, ale już tak krzyknął w zasadzie, nie? Będziesz musiał przejść trzy pokoje, które własnoręcznie przygotowałem. Jeżeli stworzył je zombie z tymi swoimi rękoma, które są tylko tak do przodu wystawione, to wydaje mi się, że nie będzie trudno, nie? Jeśli przejdziesz się wszystkie, wypuszczę cię. No dobra, słuchaj. Umowa stoi, niech będzie. Więc zacznijmy. No dobra, gdzie my jesteśmy w tym momencie? Wow! Wow, 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 wow! Co mam to zrobić? Będzie jakaś informacja? Wow, hej, halo. To trzeba szybko robić. Ej, to trzeba szybko robić. The fuck? Wyłączyłem to chyba. Ej, jakie to jest dobre. Jeszcze raz, to niech sobie idzie. Tutaj przechodzi dalej. Tutaj. Okej, poszło. Idzie dalej. Ej, ale to nie tak. Aha, tutaj muszę sobie to wystawić chyba. A, i w ten sposób, słuchajcie. No dobra, zrobimy sobie tak. Okej, teraz chyba powinno już przejść dalej. Ej, ale naprawdę bardzo pomysłowe. Strasznie mi się to podoba, słuchajcie. Okej, tutaj. Tu przejdzie, tu przejdzie, tu przejdzie. Okej. I mi się zatrzymało. O, fuck, tutaj muszę szybko kliknąć też. A Jezu, Samelka się denerwuje. Pewnie znowu się przyblokowała. Martyna musi ogarnąć ją. Amelka w chodziku chodzi, wam powiem, i jest dzikiem, nie? Naprawdę, jest potworkiem małym. Okej. Przeszło, dobra. Tu. Tu. Udało się. Że co? To znaczy, dobrze ci idzie. Okej. Przeszedłem to. Dobra, słuchajcie, Martynka się bawi z Amelką, dlatego takie krzyki. Już poprosiłem, żeby było troszkę ciszej. Dobra, co teraz, słuchajcie? Zombie raczej nie jest zadowolony, że mi poszło to za pierwszym razem, nie? No dobra, my kolejny pokój. Będę musiał skakać tylko po czarnym, tak? Okej, mam taki parkour swego rodzaju. Z tym, że skaczę w powietrzu u góry. O fuck. Jak za pierwszym razem przejdę parkour, to będę kotem, nie? Wow! Ja wiedziałem, że to się tak skończy. To nie mogło się tak skończyć, słuchajcie. Zapiszcie już na samym początku, że to przejdę za pierwszym razem. I dupa. Wiedziałem, że tak będzie. Zawsze tak jest. Nigdy to nie może mi się udać za pierwszym razem. Teraz już nawet na pierwszy nie mogę wskoczyć. Ja pierdzielę, już tak blisko było. Dobra. Szybko to przeskoczę. I lecimy z trzecim pokojem. No zobaczymy, czy mnie uratuje, nie? O fuck. Ja pierdzielę, dobra, słuchajcie, robię cięcie. Widzimy się, jak to przejdę, bo nie będziecie tego oglądać pół godziny, nie? Jak ja skaczę po tej kupie, parkury głupie. Ale mi się rym trafił, no. Dobra, słuchajcie, mamy to i klikamy. Jak? Zombie nie dowierzę w ogóle. Dobra, ostatni pokój, on raczej nie chciał widać przeżyć. Zobaczymy, czy dasz radę, pewnie, że dam radę. Czy to jest easy zombie? Okej. I co teraz? Jest tylko jeden guzik. Nie, dobra, koniec żartu. Nie wiem, kto to robisz, ale czas na moją kolej. Na twoją kolej? Nie rozumiem.
W jaki sposób? Koniec tej zabawy, zabiję cię i będę miał święty spokój. Buhahaha. Nie, nie ty głupku. Avada Kedavra, daj spokój, przecież to nie Harry Potter. Ej. Zabił mnie. Co? O co tu chodzi? Czemu mnie zabił? O Jezus, to był sen. Ale to ten sen był dziwny, no strasznie ci powiem. O, poprzedni sen był chyba lepszy, nie? Mi się wydaje ten na początku. A może i nie? Jeszcze zombie się odezwa na sam koniec. Oh fuck. Oh fuck. Ej, kozacka mapa, naprawdę. Kozacka, mi się podobała. Pewnie. Świetne, słuchajcie, możecie wbić na minecraftmapy.pl i tam ocenić mapę, czy podobała wam się, czy nie, czy chcecie więcej takich map. Słuchajcie, jeżeli tworzycie mapę, koniecznie wysyłajcie mi je albo na maila, albo na minecraftmapy.pl, bo tam wyszukuję najnowszych map, jakie tylko się trafiają, jakieś fajne, jeżeli znajdę, z jakąś fajną fabułą, z jakąś fajną nazwą, od razu lecą do mnie na kanał, tak, więc jeżeli chcecie, żeby wasza mapa była na YouTubie, na moim kanale, zapraszam, jeżeli chcecie, żeby ją przeszedł. Tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i jeżeli zostawiliście łapkę w górę, to dziękuję bardzo. Możecie zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić najnowszego odcinka. Możecie także kliknąć sobie dzwoneczek, żeby nie przegapić live'ów i tak dalej. I co? No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Jeszcze nie zapomnijcie dołączyć do grupy na Facebooku. Przepraszam, na sam koniec jeszcze mi się odbiło. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, cześć, pa, pa.